Rugby to coraz popularniejsza dziedzina sportu w naszym kraju. W Katowicach za propagowanie tej dyscypliny odpowiada zespół Piratów. Drużyna powstała zaledwie rok temu, a wczoraj zagrała swój pierwszy ogólnopolski turniej Rugby Sevens na swoim nowo powstałym boisku – Tortuga Arena, zlokalizowanym w Dolinie Trzech Stawów. Imprezą towarzyszącą był rodzinny piknik, a także inne atrakcje na świeżym powietrzu. Rok temu rozpoczęliśmy pierwsze treningi właśnie tutaj, także wszystko co dzieje się to naprawdę w bardzo krótkim okresie czasu. No i od stycznia tutaj udało nam się zbudować drużynę, która dzisiaj już walczy na boiskach ligowych. Trenujemy dwa razy w tygodniu, w czwartki, w niedzielę tutaj na naszym stadionie. Także tutaj zapraszamy wszystkich na treningi, nabory wciąż prowadzimy, także treningi są otwarte. No i cały czas budujemy drużynę, bo cały czas chcemy wejść jeszcze do ligi rugby 15-osobowe, także potrzebujemy na pewno wzmocnienia, potrzebujemy rozbudować tą drużynę, tak żeby ta drużyna mogła walczyć na boiskach ligowych w Polsce. Dzisiaj mamy turniej rugby 7-osobowego, ogólnopolski turniej rugby 7, także jest to nasz debiut. No i dwa tygodnie temu też wystartowaliśmy w Warszawie w meczu rugby 15-osobowym, także no tutaj stawiamy pierwsze kroki, a tutaj docelowo będzie nasze miejsce. Mamy tutaj drużyny z całej Polski tak naprawdę, bo najdalszą drużyną to jest Ogniwo Sopot. Mamy drużynę z Koszalina, z Krakowa, z Częstochowy, Rudy Śląskiej, Bytomia, no i Katowic. Rugby jest to sport niszowy u nas w Polsce, dopiero rozwijający się, ale jak możemy to zauważyć teraz, rozwój nabiera powolutku rozpędu. Coraz więcej słychać o nas w telewizji, w radiu oraz na różnych portalach w internecie. Także myślę, że wszystko idzie w dobrą stronę. Jestem w tej drużynie od samego początku, czyli od 28 lutego. To znaczy wtedy powstał klub, a zaczęliśmy trenować jakoś początkiem kwietnia. Od początku atmosfera była bardzo dobra w drużynie. Każdy dogadał się od razu z każdym, złapaliśmy wspólny język, co przełożyło się na to, że zaczęliśmy się ze sobą dobrze zgrywać. Dzisiaj już po roku gry organizujemy własny turniej na własnym boisku, które dostaliśmy dzięki uprzejmości miasta Katowice. Nic, tylko grać. Ja wcześniej przez 10 lat trenowałem piłkę nożną, próbowałem również wielu sportów siłowych i postanowiłem połączyć to w jedno i spróbować właśnie swoich sił w dyscyplinie rugby. Na pewno przekonało mnie to, że jest to sport kontaktowy. Ja trenowałem judo przez 8 lat, potem jak inne sporty indywidualne już nie kontaktowe, ale chciałem po prostu w sporcie kontaktowym się sprawdzić, a jako że można to zrobić tutaj jakby, wiadomo są zasady, ale tutaj naprawdę jest dużo tego kontaktu. Nie, uważam, że jest bardzo fajnie, jeśli chodzi o organizację samą, to drużyny, dla drużyn, które przyjechały, jest uważam, że bardzo fajnie. Plus jako to jest, że to jest połączone z piknikiem rodzinnym, no to można bardzo fajnie tutaj przyjść, spędzić czas i jeśli chodzi o organizację, to jest na bardzo wysokim poziomie. Głęboko! Lewadek! Chodź, prędź! Jestem lewo i prawo!